studiu zapowiadany gość prosto ze Stanów Zjednoczonych, Omar Sangare, aktor, reżyser, poeta, pomysłodawca i dyrektor artystyczny festiwalu. Dzień dobry. Dobry wieczór, bardzo miło. Nie przestawiłem czasu na polski rodzony. Myślałem, że tak będzie najłatwiej funkcjonować, więc w tej chwili to jest żyję czasem nowojorskim. Bardzo dobry sposób na poranek czasami. Od razu musimy zaznaczyć, że ta europejska odsłona nowojorskiego festiwalu monodramu to jest zaledwie wycinek olbrzymiej prezentacji tego rodzaju sztuki aktorskiej, bo ten macierzysty festiwal, który odbywa się w Nowym Jorku, to jest ponad 2 miesiące prezentacji spektakli i to spektakli codziennie. Tak. Zaczęliśmy 6 lat temu i zaczęliśmy, wydaje mi się, ambitnie. Już wtedy największym festiwalem monodramu na świecie. Prezentowaliśmy 47 produkcji. W tym roku, podczas tego sezonu, zaczynamy od września i kończymy pod koniec listopada, będziemy prezentować 150 różnych produkcji z 6 kontynentów. Czyli właściwie już nie festiwal, tylko olimpiada z różnymi reprezentacjami z całego świata, z 6 kontynentów. I w różnych dyscyplinach, bo mamy solowy musical, mamy teatr dramatyczny, teatr ruchu, no ale to w Nowym Jorku. W Warszawie będziemy mieli fragment. No właśnie, bo jak z takiego bezliku spektakli wyselekcjonować, wybrać te, które prezentowane są w Warszawie? Tak, to było zadanie dla dyrektorów Teatru Syrena, dla Jakuba Biegaja, dla Wojtka Malajkata i także dla strony United Solo. Wspólnie we trójkę spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o tym, co widza europejskiego, warszawskiego może zainteresować, i znaleźliśmy monodramy, które mogą przemówić do nas na różnej płaszczyźnie, nie tylko językowej, ale ruchowej, bo mamy spektakl w oparciu o pantomimę. Mamy Jana Peszka z świetnym monodramem, scenariuszem, który jest grany od 40 lat. Także mamy i po polsku, i po japońsku też mamy, a przedstawienie oparte na klasyce, historia Medei, ale opowiedziana poprzez mowę ciała, przez taniec buto, świetną formę japońskiego teatru. Są też te propozycje wybrane przez państwa bardzo różnorodne, bo tak jak pan powiedział, pantomima, niedawno właśnie w Warszawie się zakończył festiwal pantomimy, będzie taniec buto, ale będzie też komedia i teatr ruchu. Tak. Teatr ruchu będzie proponowany przez Billa Bowersa, dawnego ucznia Marcela Marceau, który jest właściwie kanonem pantomimy, rozumienia pantomimy. W jego spektaklu opowie nam historię życia współczesnego. To będzie taka pantomima mieszana ze słowem, to już w środę. W czwartek mamy folklorystyczną opowieść o emigrantach, którzy wyjechali z Lwowa do Ameryki, ale gwoli sentymentu wracają w stronę ulubione, właściwie w strony nasze sąsiedzkie. Ten spektakl może nas przybliżyć do tego, co rozumiemy bardzo dobrze. Będzie też przedstawienie ryzykowne, sobotnie, o przełamywaniu wstydu, rozmowa na temat tabu, rzeczy trudnych, to w wykonaniu Juliana. A wszystkie przedstawienia to jeden z najmłodszych uczestników. 20. I ja tu widzę notkę przy tym spektaklu, że to jest improwizacja. Na czym polega improwizacja w monodramie? Dobra improwizacja jazzowa polega na tym, że artysta się przygotowuje na różne możliwości. I myślę, że Julian ma takie przygotowanie zawsze za sobą. Jest absolwentem Nowojorskiego Uniwersytetu. Specjalizował się w monodramie. To była jego praca dyplomowa.
U nas w Nowym Jorku pokazywał się 3 razy i pokazywał się zaskakująco i fenomenalnie. Raz mówił o tabu właśnie, innym razem o prawach dziecka, więc poszukuje tematów, które nie przyzwyczajają do łatwych rozwiązań, tylko szukają trudnych pytań. No i na zakończenie, to jest w niedzielę 21 czerwca, Anna Serafińska, którą słyszeliśmy przed chwilą w poranku, i gościnny występ Omara Sangary. Tak, Ania Serafińska, która jest genialnym głosem jazzowym i która odwzajemniła się zaproszeniem, pomyślała o duecie, więc opierałem się przez jakiś czas, myśląc, że kiedy chodzi o monodram, właściwie powinniśmy mieć jednego artystę na scenie. Ale tutaj zrobimy takie odstępstwo i będziemy mieli dla Państwa niespodziankę. Więcej chyba o tym nie powinienem mówić, żeby nie zrujnować niespodzianki zupełnie. Monodram to jedna chyba z najbardziej wymagających form teatralnych, jeśli chodzi o poziom artystyczny aktora. Ty masz no, niesamowity wachlarz przez to, że codziennie przez 2 miesiące w Nowym Jorku możesz śledzić, oglądać i przyglądać, podglądać się temu, co obecnie w monodramie najciekawszego, najbardziej interesującego. Co właściwie ciebie interesuje? Podróżowanie po świecie. Z perspektywy fotela teatralnego można oglądać świat. Jest to podróżowanie tanie w sensie ekonomicznym, natomiast w sensie wrażeń lepsze od klasy biznes. Jest przyjemnym podróżowaniem. Poprzez oczekiwanie 15 minut, tyle czekamy z reguły na spektakl, możemy przenieść się do Japonii, tak jak za chwilę w Syrenie przeniesiemy się, żeby zobaczyć przedstawienie na podstawie techniki Buto. Potem wrócimy, siedząc w tym samym fotelu, w rejony polskie. Zobaczymy Jana Peszka. Potem będziemy podróżować przez rejony amerykańskie. Także jest to taki kalejdoskop wrażeń, który przychodzi do widza i opowiada mu, co się dzieje w tej chwili na świecie z człowiekiem, bo zbliżamy też do jednostki ludzkiej. Zbliżamy się do opowieści, do tego, co pojedynczego człowieka fascynuje, frapuje w odległych zakątkach świata. Jak już powiedzieliśmy, Jan Peszek i prawie 40 lat jego monodramu. Krystyna Janda i Shirley Valentine też nie schodzi z afisza. Tak. Czy monodram Jerzego Sztura. Czy to jest taki gatunek, który się nie starzeje? Myślę, że nie ma takiego prawa, jeśli chodzi o rozumienie monodramu w sensie praw człowieka i jego rozwoju myśli, ambicji. I emocji. Jest to na scenie. Tak, zbliżenie do bicia serca, do myśli ludzkiej. I jest to też forma, moim zdaniem, najtrudniejsza dla występującego, bo wymagająca niezwykłej dyscypliny, przygotowania, reżim doprowadzenia opowieści do premiery jest niezwykły. Ale wiedzą to wspaniali aktorzy, właśnie Krystyna Janda, właśnie Jan Peszek, którego monodram, scenariusz, który będziemy prezentować dzisiaj, jest przygodą, którą pamiętam sprzed lat. To był jeden z najważniejszych spektakli w moim życiu. Spektakli, które przekonały mnie do teatru. Zobaczyłem aktora niezwykłego w rewolucji propozycji.
niezwykle odważnego, poszukującego rejonów, które można penetrować myślą, w których można ryzykować formą. Niedawno widziałem ten monodram, byłem zachwycony formą, która jest w dalszym ciągu bardzo ambitna, bardzo, bardzo ryzykowna. I cieszę się, że od takiego monodramu zaczynamy, od klasyki monodramu polskiego. Scenariusz dla nieistniejącego, lecz możliwego aktora instrumentalnego to dziś o 20:00 w Teatrze Syrena, ale Festiwal United Solo Europe to przecież nie tylko spektakle, to również warsztaty. No i tu jest duże pole do popisu również dla ciebie, bo ty uczysz w Stanach Zjednoczonych. Tak, natomiast tutaj nie będę występował w roli wykładowcy, a organizatora, który ma ambicje łączenia tego, co artystyczne, z tym, co może być znaczące, edukacyjne. Sam pamiętam monodram Jana Peszka, wiem, jak znaczący był dla mnie jako studenta Warszawskiej Szkoły Teatralnej. Chcę, żeby taką szansę mieli ci, którzy teatrem się interesują. Po obejrzeniu przedstawienia zachęcamy do warsztatów, które następnego dnia w okolicach południowych odbywają się w Teatrze Syrena z artystami. Po obejrzeniu teatru Buto można ten teatr wypróbować na samym sobie z artystką, ale z wykładowczynią. Czy z Julianem można spotkać się, czy z Billem Bowersem w technice Marcela Marceau. Dlatego też zapraszamy. Mhm. Ostatnio rzadko cię można oglądać w Polsce na scenie. Troszeczkę to życie dzielisz między Polskę a Stany Zjednoczone. Co dały ci te przenosiny tam? Różnorodność. Miałem wrażenie w Polsce, że siedzę w bardzo dobrym rozdaniu. Ale to jest takie rozdanie siedzenia w jednym kasynie, jest adrenalina, jest gra, są znane reguły i występowanie w teatrze dramatycznym, studio, rozmaitości i tak dalej dostarczało niezwykłej satysfakcji i też występowanie dla telewizji i filmu, ale brakowało mi w pewnym momencie ryzyka, o które poprosiłem tam w Ameryce, startując z festiwalem przy 42 ulicy w epicentrum teatralnym Nowego Jorku. I ta wolna Amerykanka daje dużo, dużo emocji i dużo odkryć. I ten tygiel kultur jest niezwykle intrygujący i dający wrażenie, że na nowo odkrywam i codziennie odkrywam świat. Występowałem niedawno w Teatrze Atlantic na Manhattanie, w sztuce, w której jedna z ról była napisana specjalnie dla mnie przez fenomenalnego dramatopisarza Johna Guerra, nominowanego do Pulitzera, do Oscara. I wiem, że mogę dzielić swoje życie akademickie z życiem artystycznym. Jest kopia tego przedstawienia w Bibliotece Nowego Jorku w Lincoln Center. Także my rozmawiamy tutaj, a w jednym czasie jestem, w tym samym czasie jestem dostępny i w Nowym Jorku. Epicentrum teatralne z Nowego Jorku na chwilę przenosi się do Warszawy. Dziś w Teatrze Syrena United Solo Europe, czyli europejska odsłona nowojorskiego festiwalu monodramu. Zapraszał na ten festiwal jego pomysłodawca i dyrektor artystyczny Omar Sangare. Dziękuję bardzo za wizytę. I zapraszam z przyjemnością. Dziękuję bardzo za zaproszenie.